Cześć, tu Andrzej. Zostałem hot dogiem. Yes! Hejka, kochani, od pewnego czasu prosicie mnie o challenge w jednym kolorze, więc dzisiaj będzie jednokolorowy dzień. Jesteście ciekawi, co to za kolor? Zasłonię oczy i pierwszy kolor, który zobaczę po wyjściu z mojego pokoju, będzie kolorem na cały dzień. Zostawcie łapki w górę i zaczynamy. Sara, uważaj jak chodzisz. Sorki, nie widziałam cię. Spoko, chcesz gryzala? Dzięki, to jest to. Pójdę do pokoju, zanim mi zje wszystkie. Wszystko jasne, dzisiejszy dzień będzie na pomarańczowo. Zaczniemy od sprawdzenia zawartości lodówki. Co my tu mamy pomarańczowego? Cebula? O, kabanosy i marchewki. Trochę tego mało, ale nic nie szkodzi, bo uwielbiam gryzale i marchewki. To będzie pyszne pomarańczowe śniadanko. To mi się też przyda. Pychotka. Skupiłam się na śniadaniu i zapomniałam o mojej stylówce. Chwila, czy ja w ogóle mam jakieś pomarańczowe ciuchy? O nie, katastrofa, tak jak przypuszczałam, nie mam nic pomarańczowego. Hej, Saruś, kupić ci coś? Mama znowu wysyła mnie do sklepu. Tak, potrzebuję kilka rzeczy, jadę z tobą. Chyba niepotrzebnie pytałem, pewnie znowu na coś mnie naciągnie. Nie ma, tu też nie ma. O czym ty mówisz? To jest pełno ubrań. Muszę znaleźć pomarańczową stylizację, inaczej ten dzień straci sens. Nie rozumiem tych nastolatek. O, no nareszcie. Nie wiedziałam, że w kolorze pomarańczowym będzie mi tak do twarzy. Sara, nie kupiliśmy nic z listy, mama będzie wściekła. Racja, chodźmy po jedzonko. Więcej nie biorę jej na zakupy. Im więcej kabanosów, tym lepiej. To na pewno przyda się do dekoracji pokoju. Uff, wszystko kupione, tylko tata gdzieś się zgubił. Halo? Tato, gdzie ty jesteś? Czekam w samochodzie. No właśnie, nigdzie nie umiem go znaleźć. Jak to nie umiesz go znaleźć? To przecież jedyny pomarańczowy samochód na tym parkingu. Jaki? Nie znoszę, gdy ona to robi. Uwielbiam kolorowe challenge. Okej, ja już jestem pomarańczowa, teraz pora na mój pokój. A kuku! No, teraz mam idealnie pomarańczowy pokój. Czy to Wiktor? Dobra, wiem, że Wiktor lubi śpiewać, ale chyba troszkę przesadza. Mam do dobrych znaków nosa, więc wybieram kabanosa. Wiktor, co ty wyprawiasz? Idzie do konkursu. Jakiego konkursu? No, tarczyński gryzale. Kup dowolny produkt tarczyński gryzale w okresie 20 luty do 16 kwietnia i zachowaj paragon do końca konkursu. Nagraj swój występ muzyczny, wideo lub audio o maksymalnej długości 2 minut. Wypełnij formularz, załącz nagranie i wygraj nagrody. Widziałaś, jakie są nagrody do wygrania? Codziennie 20 maskotek gryzali. Gryzale już mam! Wow, one są mega! No, uwielbiam je! Co ty
tydzień też do wygrania 5 domowych zestawów My Studio. Aha, do kreatywnych nagrań wideo. A wiecie, jaka jest nagroda główna? Jedno z 3 zaproszeń na wielki finał The Voice Kids. My razem z pobytem w Warszawie. Na pewno ci się uda, można wysłać więcej niż jedno zgłoszenie. Serio? Tylko będziesz musiał się bardzo postarać. Nagranie musi być wyjątkowe i oryginalne. Ale ja nie wiem, jak to zrobić. Skoro śpiewasz o kabanosach, mógłbyś się przebrać za jednego lub chociaż za hot doga. Co? Nie ma mowy. To może znajdziesz kogoś, kto się za niego przebierze i będzie ci robił chórki. A niby kto na to się zgodzi? No tak. Zaraz! Myślisz o tym, co ja? Tak, tatusiu? Kilka dni temu zapomniałem mamie kupić prezent na walentynki, a dzisiaj przez te twoje pomarańczowe zakupy też zapomniałem o upominku. A to dlatego mama ma takiego focha? No, przestała mi nawet robić kruski śląskie. W kółko muszę jeść tylko kaszę. Pomóż mi coś wymyślić, zanim wróci. Chyba mam pomysł, ale w zamian będziesz musiał pomóc Wiktorowi. Okej, pomogę mu we wszystkim. Naprawdę mam już dość tej kaszy. Proszę, kupiłam sobie te perfumy tydzień temu. Jeszcze nie zdążyłam ich otworzyć. Dzięki, kotku, nie zapomnę ci tego, ratujesz mi życie. Nie ma sprawy, zaraz się odwdzięczysz. No dobra, Wiktor, możecie sobie teraz poćwiczyć. Tylko wymyśl Tacie jakąś fajną choreografię. Andrzej, dobrze się czujesz? Tak, wszystko dobrze, kupiłem ci prezent. Naprawdę? Kupiłaś więcej gryzali? Mniam, ile gryzali. Daj jeszcze paragon. Bez niego nie wyślę kolejnego zgłoszenia. Spokojnie, zaraz ci dam, mam w torebce. Patrz, żonka, jaki podobny do mnie. Tak, mężuś, zaraz wracam. Ale śmiesznie. Chciałam sobie zrobić challenge na pomarańczowo, a wyszło tak, że wszyscy jesteśmy pomarańczowi. No, poza mamą. Hej, Saruś. Słuchaj, martwię się o tatę. Ostatnio znowu dziwnie się zachowuje. Chodzi po domu przebrany za hot doga, a 2 tygodnie temu próbował rozmawiać z żółwiem. Też to zauważyłam. Do tego kupił mi jeszcze jakieś obrzydliwe perfumy. Zaraz, jak to obrzydliwe? A, strasznie słodko pachną. Aha, właśnie, wczoraj widziałam, jak płakał nad talerzem z kaszą. To rzeczywiście jest z nim źle. No, mówię ci. Gdzieś czytałam, że kolor pomarańczowy pomaga przywrócić równowagę emocjonalną. Poważnie? Aha, pomarańcz przywraca radość życia. To dlatego wszystko przerobiłaś na pomarańczowo? Tak, chodzi mi o dobro taty. Myślę, że wszystko, co go otacza, powinno być pomarańczowe. I naprawdę myślisz, że to pomoże? Chodź, pora zmienić ci stylówkę. Ale ja nie mam pomarańczowych ubrań. To przefarbujemy to, co masz na sobie. Ale ja nie chcę niszczyć tej sukienki. Ale mamo, ja tego nie robię dla żartów. Ja to robię dla dobra taty. No dobra. Hihi. Teraz mama też weźmie udział w moim challenge'u. No powiem ci, że teraz to nic nie widać w tym lustrze. Wierz mi, mama, wyglądasz świetnie. Teraz jeszcze włosy. O, to już chyba przesada. Dziewczyny, widziałyście gdzieś ketchup? Pewnie jest w lodówce. A, no tak. O tym nie pomyślałem. Rany, z nim jest coraz gorzej. Dobra, chodź, przefarbujesz mi te włosy. Jest! Okej, jest świetnie. Możesz się już zobaczyć. Ha, co ty mi zrobiłaś? Miał być rudy, a nie wściekle pomarańczowy. Przecież ładnie wyglądasz. Mam nadzieję, że da się to potem odfarbować. Tak, oczywiście. Dziewczyny, chodźcie to zobaczyć. 3, 2, 1, start. Mam to dobry smak z nosa. Ja wypieram kabanosa. Ja też lubię zjeść gryzale, choć się wcale tym nie chwalę. I jak? Całkiem spoko, ale wiecie, że udział w konkursie można brać tylko do 18 roku życia? Serio? A tak się starałem. Chyba nici z kariery w świecie kabanosów. Zaraz,
teraz chwila, moment, to dlatego przebrałeś się za hot doga? No Sara mnie w to wkręciła, a ciebie widzę wciągnęła w challenge na pomarańczowo, co? Zaraz, to znaczy, że to wszystko był podstęp? Ups. Czyli zafarbowałaś mi włosy tylko dlatego, że chciałaś sobie zrobić z nią challenge? Uznałam, że tak będzie weselej. Ja chcę wygrać te nagrody. Okej, okay, chcesz by było zabawnie, to będzie zabawnie. Też lubię zjeść gryzale, choć się wcale tym nie chwalę. Ja! Brawo! Pięknie! Na pewno wygracie. Wiktor, ale obiecujesz mi, że razem pojedziemy na finał The Voice Kids? Aha! A jak wygrasz My Studio, to będziesz się ze mną dzielił? No jasne! Dobra, Sara, wyskakuj z tej bułeczki i chodź na kolację. Ale śmiesznie, byłam hot dogiem, a teraz jem hot doga. Przynajmniej w tym challenge'u kolacja jest bardzo smaczna. Może codziennie będziesz nam wyciskała sok z pomarańczy i mango. Jest pyszny. Mhm. Oczywiście, jak tylko kolor mi zejdzie. Okej, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapki w górę i nie zapomnijcie o konkursie Gryzali. A jeśli chcecie kolejny kolorowy challenge, napiszcie w społeczności jaki. Pa! Najnowsza kolekcja. Cześć, tu Andrzej. Zostałem hot dogiem. Konkurs.gryzale.pl. Właściwie to jestem parówą. Yeah.